Szanowni Państwo, ogromna radość i przyjemność, że po raz kolejny, chyba już piąty, spotykamy się w takim zacnym gronie, choć dzisiaj ze względu na sytuację na świecie w nietypowych okolicznościach. Ale właśnie te nietypowe okoliczności są dla nas zarówno wyzwaniem, jak i ogromną szansą. Bardziej wyzwaniem niż szansą, ale musimy z tego wyzwania wyciągnąć wnioski. Musimy z tej sytuacji kryzysowej wyciągnąć wnioski wszyscy. Społeczność przedsiębiorców, startupowców, innowatorów, wynalazców, ale także państwo, administracja publiczna, samorządy i po prostu obywatele. Odkąd stało się jasne, że epidemia koronawirusa dokona głębokiego przeorania wszystkich systemów gospodarczych, wszystkich państw świata, stoimy przed wielkim, nowym znakiem zapytania, wielkim, nowym systemem, wyzwaniem, który wyznaczy prawdopodobnie i wytyczy ścieżki na kolejne lata, a może nawet na kolejne dziesięciolecia. Dzisiaj wielu przedsiębiorców, jak z nimi rozmawiam, mówi mi, że czują się trochę jakby byli wciśnięci do narożnika. Muszę powiedzieć, że wielu premierów, z którymi rozmawiam, mówią podobnie. Czują się wciśnięci do narożnika, z gardą, zasłonięci przed ciosami spadającymi nie wiadomo skąd i szukającymi tego wyjścia z ciosem. I dla nas to pierwsze wyjście z ciosem było udane. Wstępne wyniki gospodarcze na tle Unii Europejskiej są pozytywne, może nawet bardzo pozytywne, bo pokazaliśmy, że potrafiliśmy dzięki tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej obronić przedsiębiorców, obronić miejsca pracy. Słowo kryzys bierze się z greckiego i oznacza jednocześnie punkt zwrotny, szansę i punkt zwrotny. I owszem, ten dzisiejszy kryzys z całą pewnością jest, szanowni państwo, takim punktem zwrotnym w historii Europy, w historii świata. Polska stara się wykorzystać ten moment do tego, żeby nie odpuścić swoich przedsiębiorców, żeby wykorzystać naturalną energię, talent, dyscyplinę i jeszcze raz talent i pracowitość naszych startupowców, naszych wynalazców, naszych innowatorów, naszych przedsiębiorców. Dzisiaj po blisko 5 latach od zainaugurowania strategii odpowiedzialnego rozwoju, rozpoczęcia rozwoju opartego o wysokie płace, o innowacyjność, o wysokie marże dla naszych przedsiębiorców, możemy powiedzieć, że te pierwsze kroki w tej trudnej drodze powiodły nam się całkiem nieźle. W danych statystycznych za poprzedni rok innowacyjność, wydatki na badania i rozwój urosły jak nigdy dotąd przez poprzednie 30 lat. To dalej jest jeszcze poziom nie taki jak najwyżej rozwiniętych państw Zachodu, to jest jasne. Ale procent przyrostu, blisko 25%, o 1/4 i 25 miliardów złotych, to rekord 30-lecia. To znaczy, że plan odpowiedzialnego rozwoju w tym swoim obszarze, który zachęca do innowacyjności, działa, albo powiedzmy, ja powiem skromniej, zaczyna działać. Chciałbym, żeby zaczął działać jak najszybciej. Po to rozwijamy formułę Scale Up, po to wielu już dzisiaj startupowców, wielu innowatorów, małych przedsiębiorców ma szansę już testować, rozwijać, sprzedawać swój produkt w wielkich przedsiębiorstwach polskich, u naszych championów w PKO BP czy w Orlenie. To wielki sukces wspólny całej naszej wspólnoty gospodarczej, który pokazał, że potrafimy wytyczyć szlak, sformułować strategię i później ją wdrożyć. Ta bolączka polskiego państwa, która ujawniała się tak mocno w imposybilizmie przez poprzednie 25 lat, została przełamana, została wreszcie przełamana. To, co przedstawiamy jako strategię, potrafimy w sposób zwinny, elastyczny realizować tak, jak dzisiaj tego warunki gospodarcze wymagają. Powiem jako pewien punkt, który koresponduje z
naszym programem dla startupów, naszym programem dla przedsiębiorców innowacyjnych, dla sektora IT, ICT, dla sektora, który wytycza ramy i kierunki rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej, że podobnie już dzisiaj staramy się być domem dla przedsiębiorców białoruskich. W związku z tą niezwykle trudną sytuacją, z opresją, z represjami na Białorusi otworzyliśmy szeroko nasze bramy dla przedsiębiorców białoruskich, wszystkich, ale w szczególności z sektora ICT, gamingu, deweloperów, programistów, internet rzeczy, sztuczna inteligencja. Dla wszystkich ich stwarzamy najlepsze z możliwych warunków dla was, drodzy przyjaciele z Białorusi, po to też, żebyście mogli dalej dbać o suwerenną i walczyć o wolną Białoruś, o wolną i demokratyczną Białoruś. Szanowni Państwo, innowacyjność to słowo odmieniane przez bardzo wiele przypadków, ale dla nas jest najważniejszym elementem strategii wyrwania się z pułapki średniego rozwoju. Wyrwania się z tego pomiędzy bogatym Zachodem, a bardzo ludnym Wschodem, Indiami, Chinami, zresztą coraz bogatszymi, ale jeszcze o wiele mniej rozwiniętymi i oferującymi jednocześnie niższe koszty pracy. My nie chcemy oferować niskich kosztów pracy. Chcemy oferować pracowników, którzy są utalentowani, bo takich pracowników mamy. I wiemy, że poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska, poprzez uratowanie przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej, my jesteśmy dzisiaj w bardzo dobrym punkcie wyjścia do gonienia Zachodu na skróty. Tak można naszą strategię nazwać, albo przegonienia w wielu aspektach, bo polski rozwój, innowacyjność to też rozwój, który nie ma się czego wstydzić z punktu widzenia wynalazczości. Od lampy naftowej Łukasiewicza, skończywszy na perowskitach, na grafenie. To, co było bolączką rozwoju gospodarczego w Polsce, w III Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej, o PRL-u nie powiem, to wiadomo, to niska zdolność do wdrażania, niska zdolność do przekładania tych znakomitych polskich pomysłów na projekty komercyjne, na projekty biznesowe, na projekty, które na całym świecie gospodarczo będą mogły pokazywać swoją wartość. I żeby tak się działo, żeby tak się stało, zaproponowaliśmy rozwiązanie, które charakteryzuje najwyżej rozwinięte państwa świata, czyli dobrą współpracę między administracją publiczną. Administracją publiczną, która z jednej strony przygotowuje najlepsze rozwiązania podatkowe, jak zerowy CIT dla przedsiębiorców, estoński CIT tak zwany, jak IP Box od wartości dodanej całego procesu produkcyjnego. Proponujemy jeden z najniższych podatków dla innowatorów, czy wreszcie jak szereg rozwiązań administracyjnych, które w ramach Konstytucji Biznesu i wielu innych zmian prowadzą do przyciągania talentów i do realizacji tych pomysłów. Najpierw w Polsce, a potem, żeby od tej polskiej trampoliny można było odbić się na Europę i na cały świat. Do tego jest potrzebna współpraca z państwem. Nie dość powtarzania, że w szczególności wynalazki czwartej rewolucji przemysłowej nie zaistniałyby w ogóle. Internet, GPS, nawet systemy w naszych telefonach komórkowych, Android, iOS czy inne, to systemy, które powstawały ze wsparciem państwa i tylko ze wsparciem państwa. To dlatego jeden z najsłynniejszych, można powiedzieć, analityków rzeczywistości, Francis Fukuyama, który zasłynął jakieś 30 lat temu swoim słynnym końcem historii, że teraz już świat będzie dążył do pokojowej, liberalnej demokracji i ten koniec historii już jest blisko w rozumieniu wojen, konfliktów, tak bardzo się mylił. I dzisiaj na łamach Foreign Affairs ten sam autor przyznaje, że z tej sytuacji covidowej państwa wyjdą tylko o tyle wzmocnione i wyjdą o tyle obronną ręką, jeżeli w
dostępności będzie cały arsenał środków, działań, legislacji, regulacji właśnie państwowych. Regulacji, którego siła, których siła może być jedynie zrealizowana, jedynie wykazana poprzez sprawne działanie państw. I dlatego od samego początku kładziemy taki nacisk na eksplozję wolności gospodarczej, na niskie podatki dla przedsiębiorców. Teraz estoński CIT ma szansę być rewolucją dla małych i średnich przedsiębiorców. I wsłuchujemy się w wasz głos, drodzy przedsiębiorcy, zastanawiamy się nad podniesieniem tego ogłoszonego progu z 50 milionów na wyższą kwotę. O tym wkrótce będziemy mówić. Ale jednocześnie też wskazujemy na konieczność współpracy w tworzeniu tego optymalnego ekosystemu wsparcia dla innowatorów. Tutaj na pewno padnie wiele bardzo ważnych słów na waszej wspaniałej konferencji, wiele ciekawych pomysłów, jak rozwijać przedsięwzięcia, jak wspierać przedsiębiorców. Ja jestem przekonany, że przede wszystkim te państwa, które od Tokio po Lizbonę nauczyły się najlepiej wspierać przedsiębiorców i współpracować w bliskiej symbiozie pomiędzy administracją publiczną, samorządową i przedsiębiorcami. Te państwa odniosły i te państwa odniosą w świecie po covidowym, tym bardziej te państwa odniosą największy sukces. Do tego potrzebna jest jakość i tempo. Jakość, wysoka jakość usług publicznych, to te usługi, które do niedawna jeszcze wydawało się, że są skazane na analogowość, zamieniliśmy na usługi cyfrowe. To ocaliło, zdaniem analityków zewnętrznych, może nawet dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. E-recepty, e-zwolnienia, elektronizacja służby zdrowia, która tak mocno poszła do przodu przez poprzednie 2 lata. Dziękuję przy okazji wszystkim innowatorom również, także startupowcom, którzy byli włączeni w ten proces. Bo poprzez całą architekturę GovTech, architekturę podejścia do innowacyjności i do zmiany w sektorze administracji publicznej, włączyliśmy w tę zmianę setki innowacyjnych przedsiębiorców, znakomitych kreatorów, którym dziękuję za to, że współpracują z państwem przy wytyczaniu nowych szlaków. Szanowni państwo, rola administracji i rola przedsiębiorców mimo wielkiego kryzysu nie tylko nie kończy się, ale ona jest kluczowa będzie kluczowa w kolejnych latach. Na początku lat 60. komputer IBM-u zaśpiewał pierwszy raz z komputera popłynęła piosenka. Give me your answer, do, mniej więcej w ten sposób. Takie były słowa tej piosenki. A więc dzisiaj, patrząc w te szklane kule różnych rozwiązań, jednego możemy być pewni. To właśnie kanony i kamienie węgielne czwartej rewolucji przemysłowej. Internet rzeczy. W 2012 roku kilkanaście milionów podłączeń. W 2022, zdaniem ekspertów, ponad bilion nowych podłączeń w internecie rzeczy. Sztuczna inteligencja. Kwantowe komputery i technologie kwantowe. Czy technologie chmurowe. To jest na pewno przyszłość. Na tą przyszłość kładziemy ogromny nacisk. I tu wszyscy przedsiębiorcy, polscy i talenty z całego świata, możecie liczyć na współpracę z państwem polskim, na budowę takiego ekosystemu, który pozwoli realizować te projekty w dobrej, bliskiej kooperacji. Nie wiemy, jak będzie kształtować się przyszłość. Nie wiemy do końca, którymi drogami pójść. Wiele z nich zostało zasypanych przez COVID. Nie przedrzemy się już przez te ścieżki. Wytyczamy nowe szlaki. I albo znajdziemy te nowe drogi, albo z wami, drodzy przedsiębiorcy, te drogi razem, wspólnie wytyczymy. Ja jestem przekonany, że w wynalazczości, w innowacyjności połączonej z mądrym, dobrym, przyjaznym państwem, administracją publiczną, samorządową, w takim połączeniu można śmiało patrzeć w przyszłość. I jestem
tej przyszłości dla Polski. Całkiem pewien, że to dla Polski, dla Polaków, dla polskich przedsiębiorców będzie znakomita, piękna przyszłość, a szlaki do niej odnajdziemy wspólnie. Dziękuję bardzo.